to są godziny oczywiście pracy i tak byłbym w pracy i nie mógłbym tego poświęcić na sprawy domowe. No w miarę możliwości, ale te możliwości nie są duże, rzeczywiście troszeczkę pomagam przy przygotowaniu, chociaż ten wkład nie jest duży, będzie polegał na tym, że będę dźwigał koszyczek ze święconką, tak? No samo przebywanie w domu mogło tak denerwować niewiastę, że to zatrudnienie wymyślała, tak? Jeżeli nie ma tego obiektu, tak, na który można skierować swoją uwagę, no to samo przejście tych obowiązków spada mniej. I takie jajeczka były kupowane i tam wodą się napełniało. A najlepiej to było napełnić jakąś wodą kolońską, prawda? W ten sposób, żeby to było bardzo... Takie arystokratyczne. Nie, trzeba walczyć. Chamski trochę niebezpieczny w tym sensie, że jak na przykład ktoś zrzuca torebkę foliową z góry, to jak ona by uderzyła, to może być zwyczajnie po prostu niebezpieczne. No. No ale ja właśnie chętnie w związku z tym wyjeżdżam wtedy na spokojniejsze rejony. Nie, no ja, mnie nie, to raczej młode damy są obiektem, przedmiotem pożądania tych. Właściwie można powiedzieć pewnych, można ich nawet nazwać hordami. Chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Białegostoku, ale również gościom, którzy będą odwiedzali nasze miasto, spokojnych, zdrowych, błogosławionych świąt wielkanocnych i smacznego jajka.